Witam Was bardzo serdecznie z pragnieni mojego świata. Dziś kolejny przewodnik po świecie Nibiru. Uniwersum, gdzie moje wszystkie historie są prowadzone. Właśnie tak myślałem. Rozmyślałem, czy dokończyć tutaj mopki. Wiadomo, pierwszy odcinek, bardziej konkretniejszy, był poświęcony potworom oryginalnym, które się znajdują. A drugi smokom tiraf, które jakby są częścią tych potworów, prawda? Pod punktem. Jeszcze są jedyne legendarne. No, mogę tak z grubsza pokazać. Nie. Ogólnie myślę, że właśnie tym się nie zajmiemy. Nie zajmiemy się jedynymi legendarnymi stworami, tylko dziś zajmiemy się właśnie różnymi ważnymi postaciami, które występują w tym uniwersum. To będzie właśnie... On da większy światopogląd, to po pierwsze. A po drugie, jedyne legendarne stwory. I tak będą po kolei opisywane i dokładnie w serii ten, który zginął 100 razy. To na pewno. Więc nie warto poświęcać im jednego odcinka. Więc ogólnie już filmy o potworach skończyliśmy. Teraz jest film o różnych ważnych postaciach. Mam tutaj wszystko, mam. Dobra. I jak zawsze lecimy alfabetycznie. Tak. Ostrzegam, pewnie tego będzie dużo. Ale spróbuję się streszczać. Abaddon. No, już nieraz wspominałem o nim w moich filmikach. A w sumie w wprowadzeniu do całego uniwersum. No powiedziałem, że to jest jeden z Nemezis. Najstarszy w ogóle, najstarsza istota na świecie. 15 tysięcy lat ma. A na drugim miejscu jest ktoś, kto ma 5 tysięcy. Więc naprawdę to jest... No, można powiedzieć, że on był przy narodzinach świata. W każdym razie tak. Jest, on właśnie nie jest najpotężniejszy z Nemezis. Ale cóż. Ma właśnie swoją sferę. Swoją rasę. Dagosów ma. No, co tam jeszcze można o nim powiedzieć? No i posługuje się magią krwi. Raczej dosłownie, że ze swojej krwi stworzy jakąś materię, prawda? Dobra. A Geralt Czarny. Kto to jest? To jest bardzo ważna postać, aczkolwiek właśnie nigdy nie wspomniana. To jest główny bohater książki, którą piszę. Tyle mogę powiedzieć. No i on w przemianie. Agraho, to jest prawa ręka Susano i jest jakby szermierzem, magiem umysłu. To znaczy, że jak tnie i jakby tylko zrani kogoś, a zraniony widzi to i czuje, tak jakby całą kończynę mu odciął. To jest bardzo przydatne. Bardzo fajna umiejętność, bardzo fajna hybrydowa klasa moim zdaniem. Aida Shisui. Nie. Akia, to jest dziewczyna wszechmogącego. O, anioł śmierci. A, teraz anioł śmierci. Anioł śmierci Akasakera. No, to on... to jest czarny piewca, no wiecie. Belnedar, słuchajcie, on zabiera wojowników. Heretos. Zabiera niewolników. Malach. Zabiera zwierzęta. Malakael. Jest młody, jeszcze nikogo nie zabiera. Ma dopiero 30 lat. Mesaichel. Zabiera... dzieci chyba. Morhold. Zabiera magów. Nathaniel zabiera łotrzyków. Ten zabiera... podróżników. Tak. A Samael to w ogóle pierwszy anioł śmierci, on wszystkich zabierał kiedyś. Ale to jeszcze opowiem tę historię o Samaelu. Spętacz. On nikogo nie zabiera, tylko jakby przyzywa duże z innych światów i on jedyny na świecie ma taką umiejętność. Wektor. On kiedyś zabierał królów.
władców. Eini, to jest zagubiona córka królowej Fiory, której nikt jeszcze nie znalazł od 6 lat. A królowa Fiora to jest królowa krainy Ice. Anrod Duvulon. Głowa rodziny Duvulon. Bo Eregardem rządzą 3 rodziny. Nie wiem, czy to kiedyś opowiadałem, czy nie. Deseis, Elezis i Duvulon. Duvulon to są elementaliści. Elezis to są druidzi tacy jakby, ale nie leśni, tylko miejscy. I Deseis to są nekromanci. No i on jest głową rodziny Duvulon. I mam taką magię bąbelków. Akurias pierwszy. No to tak jakby jeden z generałów króla Rao, czyli rybołaków. Arachra. No to taka królowa pająków. Ona nie była z zakresu. Nie, ominiemy ją chyba. Ariaskel. To jest żona Abaddona. A taka ciekawostka, to jest połączenie wszystkich Dagosów. Bardzo spokojnie, chociaż nigdy nie wystąpiła w samym RPG-u, ale mi się bardzo podoba ta postać. Aurelia. To jest dziewczyna księcia Cypriana. Chociaż właśnie jej nie ujawnia. Nie wiadomo, jakie konkretnie ma umiejętności. Aurys Waleczny. No. To zapraszam do historii o Aurysie Walecznym. Befej, Lucienburg i Odzio. No tak. Taki jeździec niedźwiedzia, ale właśnie w RPG-u czasem taki quest się pojawia, że właśnie od tego krasnoluda, że Odzio, czyli ten niedźwiedź, mu zaginął, żeby go znaleźć. No, w sumie taki pozdróżnik. Czasem występuje, czasem... No, czasem jest. Belfegor. Zaraz, sprawdzę, czy się nagrywa. Tak. Właśnie mówi, że jest jakby wysłannikiem zaświatów, że on w sumie jest bardzo naznaczony przez zaświaty i w sumie może coś w tym jest, bo również jest dosyć silny, no i ma właśnie taką bestię ze sobą. A nikt inny, no, nie wiadomo, skąd to się wzięło. Właśnie to jest wielka niewiadoma. No niestety, niektóre postacie, no, nie mogę aż tak rozwinąć, no bo to będą spoilery, jeżeli, no, bo moi gracze też to oglądają i co wtedy? Biały Kieł, o. On był wodzem osady Wilka w Lesie Łuków. Jeden z wodzów leśnych elfów, ale go tam wywalili, bo ogólnie za bardzo bratał się ze światem zewnętrznym. No i chce powrócić i objąć swoje stare miejsce. Bogini Luna i Sol, tutaj w dwóch wersjach, to jest, jak wyobrażają ich sobie Azoci, Azjaci. A to normalnie jak wyglądają. No, a tutaj sama Luna. Oni nie są bogami, nie byli stworzeni na samym początku świata, tylko to były normalne istoty, które jakby natchnęły się magią Słońca i Księżyca. I jakby są takimi bóstwami teraz, tak? Brozach, Upagdu i Hawks. No, o nim można długo opowiadać. On jest jakby najlepszym przyjacielem tego Agerala, który, no, o którym książkę pisze, i on też prawie cały czas występuje. I Hawks, no, to on też jakby... Właśnie Brozjach nie umie mówić, a Hawks jest jego wolą. Ten nie umie mówić, a ten jest jego wolą samą, no nie? I częścią jego energii. Czyli tak jakby Hawks jest głosem Brozjacha, a Brozjach nie ma... On ma samą energię, trudno to dosyć opisać. W każdym razie utracił w taki sposób, jak związał Kastarana Umierającego. Zapraszam do śmierci numer 6.
On go właśnie związał łańcuchami, ale tracąc przy okazji swoją wolę, tak? Ponieważ miał za mało mocy, żeby związać go tysiącem łańcuchów, więc musiał uszczknąć jeszcze jakby energię swojego życia, żeby rzucić zaklęcie. To bardzo tragiczna postać, ale pozytywna dosyć. A tutaj jak się przemieni... Bruno, strażnik ziemi. Właśnie. W otchłani, jak są te wyspy żywiołów, to wszędzie jacyś strażnicy są, gdzie można pozyskać jakby moc danego żywiołu. Tak z góry, no nie musisz się uczyć, żeby rzucać skilla wtedy. Buffalo, jeden z generałów Aurysa, ale w tym momencie uciekł, jest jakby wolnym podróżnikiem, wszędzie go można spotkać. Cierpienie. Zapraszam do wiersza Poza światowi, tak jak powiem o ukojeniu i zgubie. O, strażnik natury. Chucky Greenkeeper. To jest jakby gajowy i strażnik lasu łuków. Współpracuje razem z leśnymi elfami. Daję to w sumie nie wiem, czy o takich mniejszych postaciach rozmawiać, czy nie. No po prostu mi. No taka powiedzmy 60-planowa mniszka. Z tego. Z Tsukuyomi. Czyli ze sfery Genkai Serecz. Strażnik wody. Dobra, o tych nie będę. O tych naprawdę mniej znanych to chyba po prostu będę przelatywał, tak? Po prostu, żeby pokazać, że ich jest naprawdę wiele. Jeżeli coś was ciekawi, to po prostu napiszcie w komentarzach, tak? Jaka postać ma jaką historię, bo w filmiku to po prostu bardzo dużo jest tych postaci. Zresztą nie każda historia jest tak interesująca. No, po prostu na przykład o tej to bym powiedział... Co? Że ona pochodzi z Magnolii? Zajmuje się miastem, chroni jakby piedestału, gdzie kiedyś była moc wszechmogącego. W ogóle też ogólnie o wszechmogącym i stworzeniu świata muszę opowiedzieć. Ale to takie malutkie historyjki, no nie wiem. Despina, mroczna wiedźma, która nawiedza lasy. Raz wystąpiła i została zgładzona. Diego, prawa ręka Aurysa. Duodet, taki właśnie, nie wiadomo tak naprawdę, czy oni istnieją, ale jest taka legenda, że właśnie oni ścigają, jeżeli ktoś przed śmiercią, jeżeli zginie niesprawiedliwie i przeklnie zabójcę, to jest taka legenda, że wtedy oni przychodzą i choćby nie wiem co, to zabiją tego zabójcę, żeby jakby... Tamta ofiara, która przeklęła, miała jakby odzyskała honor, prawda? Nie wiadomo, czy to prawda, czy nie. Edward Stronnik. On jest przed zakresem i wpuszcza i wypuszcza istoty, które tam są. Zazwyczaj zadaje im pytania, bardzo rzadko walczy, bo mało kto chce z nim walczyć tak naprawdę. Nikt nie jest chyba tak głupi, ale... No, dosyć interesująca postać. Iliza Cios z wojny. Orczyca i jej bratem jest Uruger Cios z wojny. I oni właśnie jednym ciosem potrafią naprawdę prawie wszystko przeciąć, prawda? W tym się specjalizują. Estelia, mroczna rusałka czy wróżka. Fotor Kobalion. On jest największe więzienie i najlepsze na całym świecie. Więzienie Kobaliona. No i on, to jest właśnie jego więzienie. Między innymi tam właśnie Geleb. Nie wiem, czy o nim opowiadałem. Kurde. Jednak sporo historii, takich w sumie bardzo ważnych, które odcisnęły piętno na tym świecie, to nieopowiedziane jest. Ale to... Że tam więził przez 20 lat Geleba, smoczego jeźdźca. Do którego zaraz przejdziemy. Ferno de Seis to jest, no, członek rodziny de Seis, czyli tych nekromatów z Eregardu. Flavia to w ogóle... To w ogóle kobieta jest jak coś. Krasnoludka. Nieważne. Flechas. On jest
On jest głównym wodzem. Wyższego nie ma. Lasu łuków i Endu za nimi. O właśnie, Geleb. Do tego Feodora Kabaliona. Jeszcze nawiązanie. Posłuchajcie, to jest bardzo ważna postać. Przez niektórych bardzo zła, przez niektórych to jest uważany jako bohater. Właśnie 21 lat temu Eregard został w połowie zniszczony tylko przez niego. Był sprzymierzeńcem Eregardu i bardzo blisko jego hodował smoki Tiraf. Wtedy miał 6 smoków Tiraf pod swoją opieką. Lecz i miały się wykluć 2 bliźniacze smogi, Genderer i Majdoka, czyli energii i ognia. Niestety właśnie kłusownicy z Eregardu zniszczyli mu te jaja. Co znaczy, że tak jak mówiłem wcześniej, w poprzednim odcinku RPG, że drugi smok Tiraf by się już nie urodził. No, czyli już nigdy nie urodzi się smok takiego typu. No, jego to tak zdenerwowało, ponieważ on uwielbia swoje smoki, szczególnie Tiraf, czystej krwi. I te. No i cóż, poczuł się tak, jakby ktoś zabił mu dziecko, prawda? No i zemścił się na Eregardzie. No i zrównał je z ziemią. Właśnie. Po 20 latach wyszedł. No i znowu szuka zemsty. Takie krążą plotki. To generał Kongów jest. Z Genkai Serecz. Gradus. W ogóle kiedyś na Genkai właśnie takie pandareny żyły. Jak z WoWa. No. Pandołaki, tygrysołaki. No i małpołaki. Małpołaki, Kongi. Ale to do teraz są Kongi. Ale te dwie rasy właśnie, pandołaki i tygrysołaki, wyginęły. W wojnie sferycznej. O której też zrobię odcinek na pewno kiedyś. Glacja. Ona. Nie wiadomo właśnie, czy jest aniołem, czy jest tak bardzo natknięta mocą kryształów, że jakby bez jej woli ma jakby takie kryształowe skrzydła, jakby połączone energią, prawda? I ona sama też nie mówi, co jej się stało, ale prawdą jest, że jest też dosyć silna i ciekawa. Raz wystąpiła w RPG-u i będzie musiała znowu wystąpić. Glass to jest jeden z Tikku. Czyli no, pół non-mundum, pozaświatowy i pół człowiek, czy jakaś inna istota. Dziecko cierpienia. Brat tego Agerala, głównego bohatera książki. Goliat, jeden z dolinianin. Dolinianów. No, on jest mistrzem jakby koloseum takiego, co tam mają. Bo tam jest trochę też grecki klimat i takie koloseum mają. Guślarz. Może kiedyś dowiecie się. Może kiedyś zrobię kiedyś o nim filmik. Tak, to jest Genji z Overwatcha. Ale innej wizualizacji nie miałem. On jest właśnie takim samurajem Anunakiem. Chyba ten. Po części to jest człowiek, po części ork, po części troll. Ale chyba zły charakter. Dobra, Hephaestus, jeden z Nemezis. Władca tego. Doliny Kuźni i wszystkich Anunaków. Wszystkie Anunaki wykuł z własnej ręki. O, Hrotsa. Ona ma dosyć ciekawą historię. Ponieważ ma taką jakby demoniczną czy splamioną mroczną magią rękę. Ponieważ dotknęła kiedyś kostuchy i zaraziła się jej mocą. Można powiedzieć, że w obrębie jej ręki jest wszechmogącym. Może robić wszystko tą ręką. Ona też jest Tikku, to jest córka Zguby. Kelia, samotna Dagos. Szuka chłopaka. No, bo ogólnie w Otchłani Dagosów łączą rodzice. A ona jakby chce się wyłamać z tego schematu i uciekła na Nibiru, żeby sobie znaleźć własnego męża. No i jest nawet na nią zlecenie, żeby ją poślubić. No, ktoś płaci grube sztuki złota. O, Kelgar.
Nie no, to jeszcze nie jest to ten Kelgar, największy krasnoludzki zawód jaka w całym Renegardzie. A to jest mój towarzysz Seller. Seller, zostaw się. O, Kishiyoshi. Podróżnik. Zawadiaka. Ale ma bardzo ciekawy przedmiot, właśnie tą butlę. Ona działa do każdego rodzaju magii, możesz tam ją przechowywać. Główny generał Kongów. Kostucha. O, królowie. Król orków, król Raokan. Król Undeor Des, król krasnoludów, król Iwys, czyli Zguba, królowa Fiora, królowa krainy Ice, królowa Reshiram, żona Susano, królowa Genkai Serecho, królowa Vanessa, dziewczyna Zguby, królowa Zakresu, książę Cyprian, król ludzi, można powiedzieć, że król. No i tyle. Prawa ręka Cypriana, Lance Mental.